Cześć, ja jestem Erwo, witam was w kolejnym filmie. Dobra, tu są kolejni. Merwo, jakie dwa fragi od razu. Dobra, wiecie co, ja tu zostawię moich. Come me fast. I zrobimy coś takiego, taki był właśnie mój pomysł. Żeby jakiegoś rotującego złapać. Gdzie? Czemu on ma czerwone oczy, ten cetek? Dobra, jest asysta. 49 wstrzyków zabrałem. Na niuk się w ogóle nie da uciec przed bombą, co? Też macie takie wrażenie? Gdzie? Jakiś rush. Był rush, ich dwóch ich tu było. Trzech nawet. Jeden tam na dole. Dobra, nie zróbmy głupot. No nie dajcie mu się wybić wszyscy z 5-7, no! Przecież on nie miał żadnej broni, tylko pistolet. O, uciekł mi. Gdzie to jest bomba? Tu. Nie mam pojęcia, gdzie może być drugi. No pechowo, co? Że tu się akurat czekał na mnie na dole. Pechowo. Ale nie możemy się dawać wybijać z na forsie z 5-7ów, no, jak mamy wygraną rundę. Uff! Jeszcze jeden. Ej, kolego, ja chciałem uciec, ale mnie przyblokował z scoutem tutaj. O, chyba wchodzimy, tak? Nie, nas zabił. Gdzie oni są? Nie wychodź w smoka. No nie, no nie idę za nim, przecież to jest samobójstwo. 9 HP. Just go and plant the bomb. Your teammate is on site. Nie wpadł mój mołotow. No, yeah, you see? Teammate on site. To ja wiedziałem, że on nam tam wychyli i mnie ubije, no. Nie ma co się słuchać sojuszników, którzy mnie pospieszają, żebym coś zrobił, tylko muszę słuchać się intuicji i grać tak jak chciałem. Bezpiecznie, na spokojnie to rozegrać. Jakby mi wpadł mołotow, to może... Może byłoby lepiej. I teraz co? Przegraliśmy Forsa na jakieś 5-7y u nich. Już jest źle. Już nie mamy teraz pieniędzy w ogóle na granie. Na przykład ten u nas jeden ziomek niebieski w teamie, Rusek, który ma na razie 0 fragów po 7 rundach, ale i po stronie Terror podniósł po przeciwnikach Maga 7. To jest gra. I tak czasami wyglądają rundy w tych grach, nie? Weź tu teraz coś. Ja dopiero zacząłem rundę, zacząłem coś do was mówić. Okej, okay, let's go. Ładnie mu się udało. Myślałem, że zaplantuje. Ojej, fart. Jestem tak obity, że w ogóle nie wiem, jak się ustawić teraz. Zaraz mi tu wyjdzie ze smoła. Już mnie spuszował, byłem zbytnio obity, jakbym dał radę to full auto dam dociągnąć. No ale i tak sukces, bo byliśmy we 2-5. Więc fajnie, że chociaż bombę zaplantować mi były jakieś pieniądze, ale nuke na takich rangach, na takich meczach bywa bardzo randomowe. Ja mam nadzieję, że niebieski zacznie grać. Jakby to był normalny ziomek, to miał nadzieję, jako że ma rosyjski nick, to troszeczkę te nadzieje tracę. Ale może się jeszcze odpali, może za wupką zagramy, co? Jest Merwo, ładnie. Let's go secret. Idziemy, idziemy. Widzieliście jaki lag był teraz? Nie wiem dlaczego. Ale to było ciekawe, bo ja wychyliłem jako trzeci.
Go zabiłem. One more więc, guys. Nie! Low HP. Dlaczego ja go nie trafiłem z tej awupy? Jest! Dobił go, nice! Obym już się troszeczkę zrejdżował w tej rundzie. Jakby tego nie dał rady go dobić. Bo wiedziałem, że był obity, bo wiedziałem, że bardzo blisko brakowało. Chyba próbują puszować. A, o nie. Po prostu full auto puścili. Ha! Kogo on tu próbował zabić? To był wróg? Jak te mołotowy się odbijają? Przecież ja tam rzuciłem normalnie mołotowa. Ej, ktoś mi wytłumaczy, co tu się wydarzyło? Raz już tak miałem dzisiaj w tym meczu. Nie wiem, czy coś się zmieniło z rzucaniem mołotowów na nuke na górze. No dobra, ale jest 6-6. Gramy tu we dwójkę z zielonym. I obyśmy dali radę wyciągnąć ten mecz. Mam tutaj. Ekstra merwo. Aha, chcieli we dwóch grać rampy i ich wybili tam. They can be maybe. Go green. Dobrze, niebieski. Bomb, where bomb? Outside, B side. One to the ramp. Jestem mega obity. Do we have bomb or no? Maybe he will try. Yeah. Oh. Side. Bomb has been planted. Kurczę, no miałem nadzieję, że będzie na widoku. Dlaczego zielony nie poczekał na mnie? Byliśmy dwóch na jednego. Jak ja go nie zabiłem? Very low. Push him. Nie spuszował. Take my gun. Purple. Outside, outside. On nie ma słuchawek! Przecież mu tu biegnie po lewej cały czas. Długo jest kliki. Ile tandem zabrałem? 86 w 6, no. Yellow, can you boost me? Yellow. Yellow. Go away. Mam nadzieję, że mi tutaj ktoś przyjdzie. Jestem tak ładnie zbustowany. Net. Dobrze, jeden. Dobrze, merwo, tak jest! Wracamy w meczu, wracamy! You wanna try again? Come, come, come. Yellow. Now, it can be fast. You have bomb. Mamy to! 8-8. No i to jest... O, patrzcie. Oni uznali, że zielony cheatuje. Any info? One outside silo. Ale bym dostał, co? Ostatniej chwili się. He was last was outside. Don't push. Don't push. This is job or no? Oh, he dropped on main. Planting? He's planting A. Uff. Z drabiny jest niecelne strzelanie, więc bałem się wychylić, ale dosyć odważnie zagrał ten jeden Terro. Był 1 na 4. I tutaj po prostu naszych spuszował i pozabijał, nie? Mało brakowało. Mam łaź. Akurat jak się przesuwałem. Nie no, to był fart, że ten headshot siadł z tego full auto. Ale fakt, że ten headshot siadł, to nam uratował rundę i myślę, uratował też ten mecz.
Mamy to, widzicie? Mój headshot ratował, bo tak to ja bym tu zginął. Oni by tu zraszowali rampę 3x3, coś tam, nie wiadomo co. No a tak to ich wybiliśmy jeszcze. Niebieski się obudził, patrzcie, Rusek. Widzicie? Miał 0 fragów, ale jest okej już teraz. Can somebody boost me on ramp? Come purple. Stand! 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 Czy on nie ma pojęcia, jak boostować ludzi? On kucał tam cały czas! To był taki fart! To był taki fart! Jak oni mnie nie zabili przez pół godziny, wszyscy już nie mieli pocisków, a ja takie full auto w ogóle na maksa i 3 fragi? No przecież ta runda to była jakaś pomyłka! Nie to chciałem. Purple, if you boost, you crouch, then stand up, ok? Okay, I didn't know that. Okay. No, no, you have to stand. Teraz uznali, że ja cheatuję. Okay. Wszyscy po kolei cheatujemy, będziemy dostawać reporty. Trust factor nam spadnie, będą coraz dziwniejsze gierki. Chyba, że w CS2 to tak nie działa, co? W sumie nie wiem. Ale tak Valve sobie wymyśliło taki balans gier, uznali, że tylko wygrane, tylko przegrane się liczą. Nie to, jak ktoś sobie radzi w trakcie meczu i potem przeciwnicy myślą, że... O, tam jest Polak jeden, zdenerwował się. Szkoda czasu. Teraz szkoda czasu, a oni byli bliscy wygrania tego meczu. Polak zrage'ował się w meczu. I podaje nam info, gdzie jest przeciwnik. Ciekawe, czy dał dobre info? No dał dobre jednak. Mimo wszystko... Naprawdę mało brakowało. My teraz wygraliśmy 6 rund z rzędu, czyli przegrywaliśmy 8-6. Ja uważam, że naprawdę mało brakowało, żebyśmy tego meczu nie przegrali. Parę takich rund kluczowych, fartownych, więc... Więc to, że teraz się poddał i podawał info i tak dalej, troszeczkę szkoda, nie? Bo zawsze jednak w meczu można wrócić. Szczególnie, że nie jest sytuacji, żeby jakoś ciągnął ten team, nie? Jest w środku tabeli, więc akurat jakby... Troszkę takie niesportowe zachowanie, nie? Hit z granatu na koniec musi być. I bum! Przeżył to. Chciałem tak ładnie zakończyć ten mecz granatem. Przyznajcie, że chciałem to zrobić w takim dobrym stylu. GG, thank you. 4 mecze wygrane, teraz 5 wygrany, a po tych 4 2 przegrałem, więc teraz dostałem już zdecydowanie słabszych i sojuszników, i przeciwników. Mam nadzieję, że teraz na ten wyższy rating po tym meczu wrócimy, bo jest pomieszanie z poplątaniem. Mam nadzieję, że Valve jakoś zaupdate'uje ten system, ale no już moje zdanie wiecie. Dzięki za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!